Yuval Noah Harari, izraelski historyk i myśliciel, ukazywany jest dzisiaj przez progresywną opinię publiczną jako wybitny futurysta, którego diagnozy i przewidywania stanowią punkt odniesienia dla kształtujących rzeczywistość polityczno-gospodarczą na poziomie międzynarodowym. Wpływowy autor odgrywa rolę niekwestionowanego autorytetu. Jego opinie komentowane są na każdej szerokości geograficznej, a książki sprzedawane w milionach egzemplarzy cytują największe postacie świata polityki i biznesu. W tym programie postaramy się jednak udowodnić, że wizja przyszłości, tak chętnie propagowana przez głównie lewicowo-liberalne ośrodki, jest de facto szalenie niebezpieczna, a próba ich realizacji może doprowadzić do olbrzymich tragedii w skali świata. Zanim jednak przedstawimy główne założenia filozofii Harariego oraz wynikające z niej plany dla ludzkości, spróbujmy się przyjrzeć, co o samym człowieku i jego początkach sądzi izraelski myśliciel. Na początku należy wyjaśnić, że Harari jako radykalny materialista i ewolucjonista z góry odrzuca jakąkolwiek inną możliwość powstania Homo sapiens niż na podstawie darwinistycznych prawideł mutacji i doboru naturalnego. Nawet dzisiaj, w czasie niekwestionowanego panowania ludzkości nad stworzeniem, określa człowieka jako mało znaczące zwierzę, nie różniące się zbyt wiele np. od szympansów bonobo. Wygraną na ewolucyjnej loterii umożliwiło nam uzyskanie zdolności myślenia abstrakcyjnego, rozpoczynającego tak zwaną rewolucję poznawczą około 70 do 30 tysięcy lat przed naszą erą. Ta umiejętność opowiadania o rzeczach, które nie istnieją, zaważyła o sukcesie Homo sapiens, który od tego czasu zaczęło tworzyć struktury na nieznanym dotychczas poziomie współpracy, umożliwiające przechytrzenie fizycznie dużo silniejszych gatunków. Jednak jak większość ewolucjonistów, Harari nie wie, co spowodowało tą przypadkową mutację w obrębie mózgu, która okazała się tak brzemienna w skutkach przecież dla całego świata. Tym samym naszą dzisiejszą pozycję uznaje tylko i wyłącznie za efekt przypadku, który równie dobrze mógł dotyczyć pozostałych małp człowiekokształtnych. Ale to nie wszystko. Zdaniem myśliciela, dojście na szczyt ewolucyjnej drabiny zawdzięczamy nie tylko przypadkowej, ale i zbrodni. Bowiem jako najbardziej inwazyjny gatunek w historii nie mieliśmy skrupułów przed eliminacją wszelkich gatunków stojących nam na drodze. Dotyczy to zarówno roślin i zwierząt bezpowrotnie wytępionych przez naszych przodków przemierzających świat od Ameryki po Australię, ale i innych przedstawicieli rodziny Homo. Tutaj za przykład podaję historię tajemniczego zniknięcia z powierzchni Ziemi Neandertalczyków. Oddajmy głos Harariemu. Tolerancja nie należy do cnót Homo sapiens. W czasach nam współczesnych drobna różnica w kolorze skóry, dialekcie czy religii wystarczy do tego, by pchnąć jedną grupę Homo sapiens do mordowania drugiej. Dlaczego nasi przodkowie mieliby być bardziej tolerancyjni wobec zupełnie odmiennego gatunku człowieka? Niewykluczone zatem, że kiedy Homo sapiens napotkali na swej drodze Neandertalczyków, doszło do pierwszej i najbardziej brzemiennej w skutkach kampanii czystek etnicznych w historii. Co więcej, jak przekonuje Izraelczyk, wytępienie Neandertalczyków pomogło nam uwierzyć, że jesteśmy koroną stworzenia, umożliwiając myślenie o sobie jako o jedynych w swoim rodzaju istotach. Dlatego być może musieliśmy, i tu znów cytat, zmieść Neandertalczyków z powierzchni Ziemi. Ale mimo tych wszystkich popełnionych okropieństw, Harari przekonuje, że to właśnie epoka zbieracko-łowiecka stanowi najlepszą epokę człowieka w historii. Aby nas do tego przekonać, idealizuje prehistoryczne grupy zbieraczy-łowców żyjących w zgodzie i w harmonii z naturą, bez niepotrzebnych, zinstytucjonalizowanych systemów religijnych, prawa, gospodarki czy korporacji. Jak podkreśla, to wtedy posiadaliśmy największe mózgi, byliśmy najbardziej inteligentni, odżywialiśmy się dużo zdrowiej i nie cierpieliśmy na przeróżne choroby dziesiątkujące ludzkość w przyszłości. Wiedliśmy dużo bardziej satysfakcjonujące życie, a walka o przetrwanie nie zabierała nam tyle czasu, co dzisiaj. Natomiast dużo sprawniejsi fizycznie i intelektualnie przekazywali swoje geny kolejnym pokoleniom, wzmacniając pulę genetyczną całego gatunku. Ponownie oddajmy głos historykowi. Współczesna ludzkość wie dziś dużo więcej niż gromady praludzi. Jednakże na poziomie jednostkowym pradawni zbieracze-łowcy mieli największą wiedzę i umiejętności w dziejach człowieka. W erze zbieractwa i łowiectwa
przetrwanie wymagało od każdej jednostki nadzwyczajnej sprawności umysłowej. Zbieracze łowcy opanowali nie tylko ich świat roślin, zwierząt i przedmiotów, ale także wewnętrzny świat własnych ciał i umysłów. Poruszali się przy minimalnym wysiłku i bezgłośnie. Wiedzieli, jak siedzieć, chodzić i biegać w sposób najbardziej zwinny i wydajny. Urozmaicony i bezustanny wysiłek fizyczny dawał im kondycję godną maratończyka. Jednak ta sielankowa wizja, na marginesie wobec której sceptycyzm wyraża wielu antropologów i ewolucjonistów, nie mogłaby zaistnieć bez tragicznych kosztów, wobec których nie może milczeć nawet sam Harari. Otóż koczowniczy tryb życia wymagał ciągłej kontroli populacji. Zbyt wiele osobników wymagających opieki, kobiet w ciąży, niemowląt, dzieci czy starszych i niepełnosprawnych, stanowiło zagrożenie egzystencjalne dla całej grupy. Dlatego radzono sobie z tym problemem w niezwykle okrutny sposób. Zabijano nienarodzonych, a nawet już dojrzałe dzieci, starców, a nienadążających za całą grupą często porzucano na pastwę dzikich zwierząt. Jednak autor książki Sapiens – Od zwierząt do bogów z niesłychaną lekkością tłumaczy owo zagadnienie. Bazując na współczesnych obserwacjach antropologicznych dzikich plemion, przekonuje, że ówczesne społeczności wcale nie odczytywały tych praktyk w tak negatywny sposób. Ich podejście, i tu ponownie cytat, przypominało nasz dzisiejszy stosunek do aborcji i eutanazji. Można dodać, że na pewno nie nasz stosunek, czy chociażby państwa. Sposób, w jaki Harari idealizuje prehistoryczne społeczeństwa, przypomina antyludzkie wynurzenia ideologów ekologii głębokiej, jak na przykład Arne Naessa, przekonującego, że harmonijne współżycie człowieka z naturą wymaga, by nie było nas na świecie więcej niż na przykład 100 milionów. Swoją argumentacją Harari dostarcza paliwa wszelkiego rodzaju planistom, przekonującym o bombie populacyjnej, straszących non-stop o groźbie przeludnienia, które stwarza zagrożenie nie tylko dla samej ludzkości, ale i całej planety. Natomiast wylewająca się z kart jego książek fascynacja genetyką zbliża Harariego niebezpiecznie również do fundamentów myśli eugenicznej, gdzie o jakości ludzkiego życia decydują wyłącznie cechy biologiczne. Tym samym jego myśli zawierają ziarno starych, skompromitowanych i niezwykle okrutnych ideologii, które już raz doprowadziły do jednych z największych ludobójstw w dziejach. Aż dziwnie, że ich promotorem jest przedstawiciel narodu, który tak wiele wycierpiał z rąk ich głosicieli. Dziękuję za dzisiaj i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki z serii Harari, prorok zagłady. Serdecznie pozdrawiam. Piotr Relich.